Mam nadzieję, że dla wszystkich bajkerów, którzy dzisiaj przyjechali do Bielawy na Sowiogórski Maraton Rowerowy, jest to święto, ponieważ przygotowaliśmy dla nich specjalne trasy, na które poświęciliśmy sporo czasu i energii. Są to trasy pokazujące nasze wspaniałe uroki górsowich. Są to dwie trasy, trasa mini, która przebiega w okolicach Trzech Buków, wspina się na kolejne szczyty, aby technicznymi zjazdami z powrotem wrócić tu nad jezioro. Trasa mega to większe wyzwanie, poprowadzona jest przez Kalenicę, Popielaka i przez Rymarz. Trasa mini to 27 km, trasa mega to 43 km. To jest coś, co integruje środowisko rowerowe w Bielawie, jednocześnie promuje nasze góry, inni rowerzyści mogą właśnie naszą okolicę poznać. Drugą imprezą, która w najbliższym czasie się odbędzie, będzie Bike Marathon, największy cykl zawodów rowerowych w Polsce, a my jednocześnie jako miasto też w tym roku chociażby zrobiliśmy po raz pierwszy Mistrzostwa Szkół Podstawowych MTB. Wiele osób, które startuje chociażby w Bike Marathonie, no, mówiło mi o tym, że po raz pierwszy właśnie odkryło Bielawę poprzez zawody, ale następnie wrócili z rodzinami, wrócili tutaj odpocząć i rzeczywiście to miejsce ich urzekło. Bardzo ciężka trasa, bardzo szybka. Myślałem, że kwestia podjazdu będzie mocniejsza, ale tempo było tak piekielne, że nawet nie wiadomo było, kiedy się podjazd skończył. Techniczne zjazdy, bardzo urozmaicone. No ogólnie ja jestem bardzo zadowolony z mojej postawy, z postawy moich zawodników, więc myślę, że generalka jako na mini będzie w naszych rękach. Trasa bardzo ciężka, chociaż ją znałem, ale i tak. Tempo było na tyle mocne, że można było się zmęczyć. Trenujemy cały czas pod kątem Mistrzostw Polski, które są za 3 tygodnie. To w tym roku to jest mój drugi maraton. Na co dzień ścigam się w innych zawodach. Trasa jest trochę inna, ale ta trasa jest bardzo dobra. No co prawda to był mój pierwszy maraton w tym sezonie, lecz z tego co słyszałem i z tego, tak jak jeżdżę normalnie po naszych górach, to ta trasa była bardzo selektywna, bardzo ciężka pod względem technicznym, jak i siłowym. Podjazdy po prostu dawały w kość, były bardzo sztywne. No a na zjazdach też nie można było za długo odpocząć, ponieważ było trzeba się skupić pełno śliskich korzeni, kamieni, co chwilę jakiś zakręt o 90 stopni. No, było bardzo ciężko.